Cześć, moim gościem dzisiaj jest Mateusz Grabowski. Mateuszu, powiedz kilka słów o sobie. Cześć Monika. No tak jak mnie przedstawiłaś, nazywam się Mateusz. No i można powiedzieć, że zajmuję się marketingiem internetowym od kilku lat. Jestem mocno związany z branżą e-commerce i obecnie jestem współtwórcą TakeDropa. To jest taki system, gdzie każdy może postawić swój własny sklep w ciągu dosłownie 5 minut. No i on jest na tyle wyjątkowy, że jest prosty. No i przez 2 lata udało nam się wbić w top 5 takich platform w Polsce, więc to jest takie, myślę, że bardzo fajne osiągnięcie. No wiesz, no ja jeszcze cię kojarzę z Excela i innych rzeczy, więc ty już wcześniej miałeś te osiągnięcia. Z tym dropem trochę mnie zaskoczyłeś te kilka lat temu, ale to jeszcze o tym porozmawiamy. Powiedz mi proszę w ogóle, no bo ty masz taką dosyć spójną też swoją tutaj ścieżkę kariery, ścieżkę zawodową. Powiedz mi proszę, kim chciałeś być jako dziecko? Jak każdy chłopak chyba ten, zawodnikiem motocyklowym. No nie, zawsze mi się marzyło, żeby jeździć zawodowo na motorze, w zawodach hard enduro, czy taki off-road, można powiedzieć. No i generalnie udało mi się to trochę spełnić to marzenie, dlatego że tak amatorsko przez 10 lat startowałem w zawodach, nawet tych takich rangi światowej, więc no tym chciałem być, tym trochę zostałem, no i jakby no nie miałem jakichś marzeń zostać lekarzem czy strażakiem, bardziej tak no chciałem się oddać jakiejś pasji. No i właśnie akurat u mnie to były motory, gdzie dużo, dużo pojeździłem, co czują moje kolana, bo czasem ledwo chodzę. No. Ojej, ale to wiesz, to też jest kwestia tego, że tak się lubisz ścigać i więc chyba to też tak się przekłada trochę na biznes, co? Bo tam trochę zawsze tej pasji. Jest tak, jest ryzyko, tak, jest rywalizacja. No i ja jestem osobą, no, która tam no, nie boi się ryzyka, tak? Czyli jeżeli coś zainwestować, tak, czy czas, czy pieniądze, no to jakby ja nie mam z tym problemów. No właśnie, natomiast te pieniądze to tam łatwo też do ciebie przychodzą, ale to też o tym porozmawiamy, no przychodzą, bo też myślisz dobrze. Do nikogo łatwo pieniądze nie przychodzą, tak? To jest jakiś taki mit. Już mogę od razu ci powiedzieć, że ani nie miałem bogatych rodziców, ani bogatej ciotki, nie dostałem żadnych spadków, wszystko w ogóle sam wypracowałem, no i no nie powiedziałbym, że to tak łatwo, no trzeba się trochę napracować. Sucharami leciałeś tam dobrze, więc zdobyłeś sobie swój fan klub. Powiedz mi proszę Mateuszu, no właśnie, no bo ty jesteś informatykiem z wykształcenia, tak od razu po studiach założyłeś firmę, zająłeś się nauką Excela. Skąd w ogóle ten pomysł? No tak nie do końca, wiesz, bo ja w ogóle to mało kto wie, ja zaczynałem od Allegro. Zaraz jak Allegro powstało w roku 2000, ja wtedy chodziłem, wtedy już nie pamiętam, czy to była 8 klasa, czy 1 klasa liceum i ja wtedy byłem tam jednym z pierwszych sprzedawców. No i też jakby no wtedy byłem osobą młodą, która nie miała totalnie żadnego kapitału, więc mocno kombinowałem i sprzedawałem na przykład takie schematy elektryczne i tak dalej. To był bardzo fajny okres, dlatego że ludzie w ogóle nie kumali internetu, nie wiedzieli, że takie schematy można sobie gdzieś tam wyszukać, no bo to rok 2000, no to naprawdę to 23 lata temu. Do dzisiaj nie każdy wie, że można takie rzeczy znaleźć i to sprzedawałem. Miałem po drodze kilka jeszcze firm produkcyjnych. Nie było kogoś, tak? To nie był jakby twój pomysł, tylko sprzedawałem. Nie, mój. Ja jakby można powiedzieć, że w liceum pracowałem w jednej firmie, jako no, gdzie mi płacili jak za godzinę, ale jakby zawsze rozwijałem jakiś swój biznes. No, dużo tych rzeczy było. Zanim w ogóle przejdziemy do Excela, to ja zajmowałem się, miałem firmę, która regenerowała tonery, później importowałem towar z Korei Południowej, żeby się nie pomylić, że z północnej, bo ktoś by się mógł zdziwić, z południowej, później jak pojawił się jakby strony internetowe, jak się zaczęły pojawiać, to też byłem jedną z pierwszych osób, która robiła, bo to pierwszą stronę zrobiłem w 99 roku, czyli naprawdę dosyć dawno. No i tak naprawdę studiowałem jeszcze informatykę, sprzedawałem i natomiast później jeszcze no, zacząłem pracować na uczelni, ale w międzyczasie zacząłem robić kampanię dla bardzo dużego sklepu internetowego.
I tam był taki problem, że pomagałem z racji tego, że jestem informatykiem. No i w ogóle tam bardzo dużo Excela musiałem wykorzystywać. Nie? No i tak po prostu musiałem opanować tego Excela do mistrzowskiego poziomu, bo robiłem takie różne aplikacje, które tam te produkty wyciągały i tak dalej, bo 23 lata temu też nie było takich narzędzi, wszystko na Excelu się robiło. No i to mi tak dało taką wiedzę, no i gdzieś tam moją ulubioną metodą Lean Startup, czyli przetestować, a może się uda, no to nagle pojawiły się te szkolenia, tak? No i wtedy stwierdziłem, że no to jest taki złoty gral, bo na handlu można powiedzieć, że zarabiałem, ale później jak się okazało, że ja prowadząc szkolenia na przykład z Excela jestem w stanie no 20 lat temu zarabiać ponad 1000 zł na dzień, no to były już takie poważne pieniądze, a później naturalnie no lubiłem internet, to zacząłem to sprzedawać i się zdziwiłem, że ludzie kupują. No i taka jest historia, więc ja jestem związany z Excelem po prostu, bo on był mi potrzebny do branży e-commerce, ale później gdzieś tam powstało jako taka moja odnoga, mój taki biznes drugi. No i dzisiaj portal, którego jestem właścicielem, i nauka.pl, to jest chyba jeden z największych w Polsce. Dokładnie nie pamiętam, ile mamy klientów, ale to jest w dziesiątkach tysięcy, myślę, że około 30 tysięcy klientów, więc on się tak po prostu rozrósł, no i tam działa i tak dalej, no ale z racji tego, że tam można powiedzieć, że osiągnąłem wszystko, może nie zostałem miliarderem z tego powodu, ale osiągnąłem wszystko, że generalnie jak ktoś się uczy Excela gdzieś na YouTubie i tak dalej, to bardzo często później mówi, a to ja cię kojarzę z swoich materiałów, że jakby ktoś mnie nie zna, to nie wie w ogóle, że mam coś wspólnego z Excelem, a później jak się zaczyna uczyć, to mówi, o ja cię już gdzieś widziałem. No i tak samo jest trochę teraz z dropshippingiem, że też staram się taki poziom, taki no pułap odnieść, żeby każdy, kto kiedykolwiek słyszał o dropshippingu, to żeby właśnie spotkał się ze mną. No i też nie ukrywam, że kilka lat temu miałem takie wypalenie zawodowe, że rzuciłem wszystko łącznie z pracą na uczelni, no i wyprowadziłem się na wieś, no i wtedy też powstały moje pierwsze sklepy dropshippingowe na Stany, tak? I to jest jakby taki proces ciągły, że ten Excel trochę został zrzucony, ta platforma edukacyjna na boczne tory, no i miałem kilka sklepów, właściwie do dzisiaj mam, no i bo naprawdę prowadząc sklep dropshippingu można mieć to wszystko w automacie, jak się po prostu to wszystko fajnie ogarnie, zautomatyzuje, także na przykład prowadzenie jednego sklepu to jest, nie wiem, 10-15 minut na dzień. Dobrze, zaraz do tego przejdziemy, bo ty, Mateuszu, to już mi tutaj w reklamę dropa idziesz, ale rzeczywiście, to znaczy ja polecam. Ja nie reklamuję dropa, bo to jest też u mnie takie naturalne, że ty jakbyś chciała powiedzieć, nawet ktoś z rodziny przychodzi do mnie, kuzyn, i pyta, czy ten drop jest fajny, a mówię, nie ma lepszego rozwiązania na start, niż zacząć działać w modelu dropshippingowym. Ale trochę spoiler, wyprzedziłem pytanie. Nie, to znaczy wiesz, nie, ja chciałam tylko pochwalić, bo jakby ja wiem, że jakby, bo wiesz, no, tak to chyba sama nie korzystałam z dropshippingu, więc powiem ci szczerze, że nie wiem, czy bym kogoś innego zaprosiła w tym temacie, tak? No bo uważam, że jakby jednak opierasz się na tym Excelu, znasz, jesteś dobrym marketingowcem, natomiast sama korzystałam z twoich kursów excelowskich i uważam, że były naprawdę bardzo dobre, jeszcze za czasów dinozaurów prowadziłeś jeszcze webinary i inne rzeczy, tak? Więc chętnie wtedy też w nich uczestniczyłam i sama też jako menadżer sporo się dzięki temu nauczyłam i rozwinęłam, tak? Więc wierzę w to, że ten drop tak samo już opanowujesz jak ten Excel, tak? Tam już puściłeś wolno, bo wycisnąłeś to, co mogłeś, tak? Z tym wypaleniem, no właśnie, a powiedz mi trochę o tym wypaleniu swoim, bo ty mnie trochę zaskoczyłeś, no bo wydawało ci się, ty masz mnóstwo energii w sobie, taki poziom wysoki, to powiedz mi proszę, jak z tym wypaleniem, ile ono trwało, jak sobie z nim poradziłeś, zaradziłeś, no bo poszedłeś w dropshipping, tak? Czyli jednak coś to zmieniałeś. No tak, wiesz co, pracowałem na uczelni, bo nigdy nie chciałem pracować na uczelni, bo niestety w mojej uczelni no jakby nie mam bardzo pozytywnej oceny o wykładowcach i tak dalej, ale akurat przypadek był taki, że
zadzwonił do mnie rektor takiej uczelni Warszawa, żeby powiedział, że on chce, żebym u niego wykładał, właściwie prowadził ćwiczenia, dlatego że nie mam tytułu doktora, gdzieś tam zacząłem robić, ale nie chciało mi się. No i dlatego zacząłem pracować. No i wtedy po 2 czy 3 latach też prowadziłem szkolenia, pracowałem na uczelni, to dostałem takiego wypalenia, że stwierdziłem, że dobra, jak na początku gdzieś tam robiłem to z pasji, później robiłem dla pieniędzy, a później jak już można powiedzieć, że nie brakowało, no to tak zacząłem się robić, no przytłoczyło mnie to wszystko i finalnie rzuciłem bardzo dobrą pracę na uczelni i rzuciłem te wszystkie te szkolenia, no i wyprowadziłem się na wieś, tak żeby się zregenerować. Tak można powiedzieć. No i to ja myślałem, że nigdy nie będę miał wypalenia zawodowego, ale to było właśnie takie dużo osób, myślę, które na etacie pracuje, ma takie uczucie, że jak idzie do pracy, to czuje w żołądku, że go mieli, że on po prostu nie chce i że będąc na wykładzie, to był już ostatni rok, dlatego rzuciłem, że co chwila patrzyłem na zegarek, ile jeszcze i to było coś takiego, no co... Pewnie też jakoś troszeczkę musiałeś przegadać to sam ze sobą, no bo ty lubisz raczej taki dobry poziom, prawda? Więc myślę, że tak nie było to tak odczuwalne przez studentów. Wiesz co, no nie było, no, bo ja się angażowałem, tak? Można powiedzieć, że przez pierwsze 4 lata to były, wiesz, to byłem najlepiej ocenianym wykładowcą na uczelni, o czym też zapomniano mi powiedzieć. Przypadkiem nikt mi nie powiedział i tak dalej. No niestety tak czasem jest świat uczelni, tak, że jak ktoś to tam jej wymówki, a bo ty proste rzeczy uczysz i tak dalej. No to wiesz, no można uczyć, nie wiem, fizykę kwantową. Jest taki bardzo fajny, on właśnie nie wiem, czy on jest profesor, czy doktor Dragan, który mówi o fizyce kwantowej i naprawdę on to robi, uczy w taki genialny sposób, trudne rzeczy, ale w taki sposób przekazuje wiedzę, więc dużo właśnie wykładowców ma taką, nie wiem, wymówkę, a że ja uczę matematyki, to na pewno to musi być, dlatego jestem słabo oceniany i tak dalej. Nie chodzi też o przekaz wiedzy, żeby był taki interaktywny trochę, wiesz, suchara powiedzieć, wiesz, jak studenci, wiesz, pierwszy raz usłyszeli suchara, to się tak, wiesz, rozglądali, nie wiedzieli, czy można się śmiać z tego, czy też nie, więc no byłem zaangażowany, ale jak poczułem, że jest wypalenie, nie można nic zrobić na siłę, tak? Że jedno jest życie. No. Nie, bo to wiesz, to jest częsty temat teraz, tak, w organizacjach. Zresztą widzisz, no ty mówisz o uczelni, ale to bardzo często, jak ja spotykam się z firmami, prawda, które konsultuję szkole, no to bardzo często jakby nie tylko samo wypalenie, tak, ale ten brak feedbacku, o którym ty powiedziałeś, tak? No robię coś, kurczę, dobrze, tak? Studenci chwalą, tak? Ja się angażuję i w zasadzie, no ja wiem, że robię dobrze swoją robotę, ale nikt mi tego nie powie, tak? Więc... No to jest taki trochę żal miałem do tego prowadzącego, no bo to tak naprawdę fajne. No, znaczy czułem, że to, co robię dla studentów jest fajne, bo bardzo często mnie na piwo zapraszali. Natomiast, że mi tak nikt nie powiedział, to jakoś tak, wiesz, no nie że wiesz, musiałem mieć jakąś potrzebę do wartościowania, ale no taki fajny, że to co robić, ja robiłem dla nich kółka informatyczne, kółka marketingowe i to była, wiesz, żeby ci to zobrazować, jak ja byłem zaangażowany, bo ja pracowałem w Warszawie, ja mieszkałem w Gliwicach, czyli dojeżdżałem tam. Ja nie miałem z tym problemu, wiesz, żeby dojeżdżać tyle... Na motorze czy nie? Na motorze, samochodem? Czy... Nie, no wiesz co, albo samochodem, albo pociągiem, bo jednak samochodem wtedy był, jak ja pracowałem, to był cały ten odcinek Katowice, Warszawa, to był w remoncie, więc się bardziej opłacało jechać pociągiem. No ale generalnie do czego zmierzam, że ja dla nich robiłem za darmo kółko To było chyba w poniedziałki o godzinie 20, czy w niedzielę o 20 i przez to, że ja im robiłem to kółko, żeby tak każdemu pasowało, to zamiast w domu pojawić się o 22, to pojawiałem się o 1 w nocy, nie? Czyli jakby ja musiałem później czekać i tak dalej. No tak wiesz, no angażowałem się, a później no
No po tym, po tych 4 latach już nawet mi się nie chciało tych kółek robić. Nie, nie. Moglibyśmy, Mateuszu, zupełnie oddzielnie zrobić właśnie program o edukacji, prawda, i o ich poziomie, bo ja sama czasem też jak prowadziłam szkolenia czy dla urzędów, czy prowadzę też dla nauczycieli, to jednak widać, że no, ten poziom jakby takiej rywalizacji wewnątrz jest duży, tak, i no i jakby różne inne rzeczy. Dobrze, ale przechodzimy do Twoich tematów. Powiedz mi proszę, no właśnie, no bo jednak przeszliśmy do tego, że jakby jednak Excel, zresztą też polecam, bo nadal platforma działa, natomiast teraz się zajmujesz dropshippingiem. Dla niezorientowanych powiedz trochę, na czym to polega, jak to wygląda, z czym to łączyć, z czym to jest. A jeszcze dodam, że to jakby nauka to jest jedna z moich 4 obecnie firm, więc wiesz, tam... Tak po kolei, bo ja dwie. Nie, no. Jeszcze mogę, co mogę zdradzić, to, że w nieruchomościach też działam, ale to jakby jest... Ale nie z Ali, nie ściągasz tych domków z Ali, czy ściągasz... Nie, takich rzeczy nie. Dobra, no także ja zawsze jakby lubię rozmaitość, o tak można powiedzieć, no i też te wszystkie pomysły, które teraz są, też wprowadzamy na platformie, no to... No, mają pomóc tym naszą osobą. Ale dobra, wracamy do pytania, bo trochę tak chciałem podkreślić, że nie tylko to i to, a ten, jakie było pytanie, Monika? Odnośnie dropshippingu, powiedz mi proszę dla tak niezorientowanych, z czym to jest, jakby na czym to polega, tak? Taka działalność, nie wiem, no. Jestem Monika, chcę się zająć dropem, nie wiem od czego zacząć, Mateuszu, pomóż, tak? W ogóle powiedz, czy z tego będzie kasa i jak to wygląda? To pierwsza rzecz, jeżeli chcesz otworzyć w ogóle sklep w internecie w dzisiejszych czasach, to powinnaś tylko wybrać dropshipping. No ale co to jest ten dropshipping? To polega na tym, że jak mamy sklep internetowy, to my sprzedajemy towar, którego faktycznie nie mamy u nas na magazynie i jeżeli coś sprzedamy, to ktoś inny wysyła ten towar. No i teraz ten ktoś inny to może być albo hurtownia, albo jakiś producent, to możemy wysyłać towar od osób, które sprzedają na AliExpressie, od osób, które działają na Allegro i tak dalej. Tu nas ogranicza fantazja, tak? Kto będzie nam ten towar wysyłał. To jest tak, że sprzedaż towarów ma też wiele takich gałęzi, czyli na przykład druk na żądanie, czyli można sprzedawać koszulki, to jest też bardzo popularny w Stanach biznes, w Polsce jakoś się niestety tak super nie przyjął, że sprzedajesz koszulki z napisem, no i drukarnia drukuje koszulkę i wysyła do klienta. Więc reasumując, ty prowadzisz sklep internetowy i robisz to, co jest najtrudniejsze, czyli robisz tą sprzedaż, a tą wysyłką i tak dalej zajmują się inne podmioty. To jest w skrócie... Podmioty są zwykle w Polsce, czy podmioty no, z Chin po prostu sprowadzamy, znajdujemy producenta, czy firmę, która po prostu wytwarza to? Wiesz co, to wszystko zależy od ciebie, bo dropshippingowi została taka łatka przypięta, że to jest tylko wysyłka z Chin z 60-dniowym czasem dostawy i tandetny produkt, co jest po prostu jednym wielkim kłamstwem. Tak można powiedzieć. Można oczywiście robić dropshipping z AliExpressu, czy jak ktoś zamówi u nas, my wysyłamy z AliExpressu, ale w Polsce jest bardzo dużo hurtowni, w Polsce jest bardzo dużo producentów, którzy to robią. Można też na przykład, jak ktoś jest sprzedawcą na Allegro, to jakby zlecać jemu wysyłkę, więc to jest naprawdę bardzo dużo ten. Dropshipping to jest w ogóle model logistyczny, tak? I to nie ma tak, że on jest tylko związany z AliExpressem, to jest ogólnie taka idea, no, żeby nie robić tego, co jest najtrudniejsze, znaczy najtrudniejsze, najbardziej czasochłonne, czyli wysyłkę towarów. Mm-hmm. I chyba też chodzi o koszty magazynowania, prawda? No bo to też jest, zresztą ja sama znam taką firmę, która gdzieś tam to delegowała, tak, właśnie do innej hurtowni, tak, firma polska, hurtownia polska, jakby nie ma nic wspólnego z dropshippingiem, ale generalnie chodziło o to, że właśnie, że gdyby ktoś tam się, nie wiem, wkradł do magazynu, to też jakby no ten magazyn musi mieć jakieś odpowiednie parametry przechowywania, prawda, towaru, żeby się on nie psuł, tak, i też w ten sposób, czyli to też załatwia tą formę, tak, rozumiem. No tak, pamiętaj także, że te koszty magazynowania, że ktoś ci wejdzie i ukradnie towar, to jest kwestia rzeczy, ale jedna z najważniejszych to jest wybór produktu, bo ja mogę ci powiedzieć na swoim przykładzie, ja pierwszy sklep taki duży, gdzie zatowarowałem się, wtedy nikt nie słyszał, co to jest dropshipping, też się uczyłem całe życie, to był rok 2011 czy 2012, już nie pamiętam, sklep z zabawkami otworzyłem dla dzieci. No i bo to akurat był taki moment, gdzie wszyscy z nami mieli dzieci, ja mówię, o,
to ja wyszukam sobie jakieś produkty. Co ciekawe, żaden znajomy nie kupił. To trzeba pamiętać. Jak otwierasz, to naprawdę nie licz, że znajomi będą albo rodzina będą kupowali. A jak będą kupowali, to i tak trzeba dać zniżkę, więc to wychodzi na zero. No i słuchaj, no i wtedy stanąłem przed takim wyborem, że miałem kilka hurtowni i za 50 tysięcy musiałem się zatowarować. No i 50 tysięcy 12 lat temu to była naprawdę góra pieniędzy. No i wtedy tak stanąłem i co tu kupić, nie? I otwierałem Excela i wybieram, a to kupię, bo to jest ładne, to kupię i tak dalej. Czyli nie mając w ogóle pojęcia o branży, o tym, co się sprzedaje, ja zatowarowałem się za 50 tysięcy. Efekt jest tego taki, że no, jeszcze bardzo dużo rzeczy mam u mnie tam na strychu. Chemię też kupowałem, jakieś takie abstrakcyjne. No ja się wstydzę to, co kupowałem. I to po prostu na przykład uległo przedawnieniu albo, nie wiem, kartony z żółku i tak dalej, więc bardzo dużo tego towaru zostało gdzieś tam zutylizowanego, wyrzuconego, a właśnie działając w modelu dropshippingowym, ty możesz przetestować, co się sprzedaje. Czyli na przykład, nie wiem, podobają ci się takie szklanki, zaczynasz szklanki sprzedawać, ale później stwierdzisz, a to jest za słabe, to możesz zmieniać sobie towar. Nie masz takiego przywiązania. A niestety większość polskich przedsiębiorców, jak się im tłumaczy tą ideę dropshippingu, to oni tak nie do końca rozumieją, mówią, i wymyślają, prawda, jakieś tam dziwne, niestworzone rzeczy. Natomiast też ja jestem, tak jak wspomniałem, fanem metody Lean Startup, czyli żeby wszystko zrobić małymi krokami. Nie? I wtedy właśnie model dropshippingowy, nie masz przywiązania do produktu, bo nie każdy wie, już daję ci głos, nie każdy wie, że nie wszystko się sprzedaje w internecie. Są rzeczy, które jak masz i nawet jak znasz się na reklamie, tak jak ja tworzę ponad 20 lat reklamy, to ja nie jestem w stanie czegoś sprzedać zyskiem przez internet. No są takie produkty, więc tu produkt zawsze w biznesie, w sprzedaży, czy to w dropshippingu, czy w klasycznym sklepie, to jest około 70% sukcesu. Mhm. Nie, to ja się zgadzam, wiesz, tym bardziej, że to tak jak nieraz są takie reklamy, że nauczy sprzedawać każdego i tak dalej, no nie da się każdego nauczyć, bo nie każdy ma różne predyspozycje, moim zdaniem, tak, czy jakby motywację taką, żeby właśnie się nie wypalił za 3 miesiące, tak. Ale powiedz mi proszę, bo zacząłeś odnośnie, no okej, no to mogę sobie zmienić produkt, tak, powiedzmy, że nie podobają mi się też szklanki, idę w kalendarze, tak, to tam w coś innego, natomiast to na pewno jakoś hurtownia przez to, no jakby, czymś to sobie kompensuje, czyli płacę więcej, nie bardziej mi się opłaca jednak zamówić samemu z Ali, no bo to jakby, nie wiem, hurtownia oczywiście ma innych takich sprzedawców, innych takich tutaj przedsiębiorców, więc nie ma problemu, komuś akurat się spodobają te szklanki, je weźmie, tak, jakby z powrotem, czy hurtownia się, no to, czy to już problem hurtowni, tak, jak się towaruje według zapotrzebowania, co ma. No ale wiesz, no, w hurtowniach też, bo kilku tam doradzam, to oni nie do końca wiedzą, co wybrać, bo hurtownia według różnych danych, ale w takich dużych hurtowniach między 5 a 20% produktu to jest taki, który później leży do końca świata i później go muszą utylizować i tak dalej, czyli około 20% mają nietrafionych produktów, zależy też od hurtowni. I hurtownie zazwyczaj one nie lubią ryzykować, co się nie dziwię, więc oni, większość polskich hurtowni jest związanych z Allegro, czyli oni patrzą, dobra, schodzą szklanki, to my zamawiamy sobie szklanki. I efekt jest taki, że ktoś wprowadził szklanki w styczniu, w lutym hurtownie się zorientowały, że te szklanki schodzą, więc generalnie w czerwcu przypływają 3 statki ze szklankami i są wszędzie szklanki i ty sobie ustawiasz reklamę na szklanki i nagle dziwisz się, że nikt nie chce kupić, no bo każdy, kto w Polsce chciał mieć te szklanki, już te szklanki ma. Więc to jest taki minus tych hurtowni, że te produkty no nie są ciekawe, one są takie pewne, takie, no takie co się sprzedaje, można powiedzieć, w polskim internecie, ale głównie sprzedaje się na Allegro, tak, bo no niestety, hurtownie bazują na Allegro. Co się tam no dobrze, a powiedz mi proszę jeszcze odnośnie etykiet, tak mi przyszło do głowy, no bo nie wiem, mam coś właśnie napisane jakąś tam cyrylicą, czy po chińsku, czy w jakimś innym języku, którego za nic nie rozumiem, no przecież też są chyba jakieś takie przepisy, prawda, regulujące to prawnie, że no powinno gdzieś tam być, nie wiem, daty produkcji, daty ważności, no ale też sam opis produktu, prawda, co do czego to jest.
Wiesz co, wszystko zależy jak, w jakim modelu działasz, bo jeżeli działasz na przykład, sprzedajesz z AliExpressu, robisz taki dropshipping, to ty tak naprawdę jesteś pośrednikiem, więc nie wprowadzasz towaru na teren Unii Europejskiej. Jakby idea jest taka, że pośredniczysz, oczywiście muszą być odpowiednie zapisy w regulaminie. A inna kwestia jest, jak na przykład to importujesz, tak? Bo jak importujesz, no to musi być, kto zaimportował, jakiś czy certyfikat, jak jest na przykład sprzęt elektroniczny, jakieś tam, nie wiem, kosmetyki, czy mają jakieś odpowiednie testy, to jest troszeczkę trudniejsza rzecz, więc to wszystko zależy jak działasz. Jeżeli mówimy o klasycznym dropshippingu, no to jesteś takim pośrednikiem, tak? I tutaj też podkreślę, że pamiętajcie, że to nie tylko wysyłka z AliExpressu, tak? Tylko to naprawdę można znaleźć fajnych producentów. Jak się trochę czasu sprawdzi, to zmarnuje, to można też znaleźć jakąś hurtownię, która może też ma ciekawy towar, więc... Zależy od nas, jaki model przyjmiemy biznesowy. Okej, czyli rozumiem, że jakby no to pośrednictwo zdejmuje ze mnie różne te narzuty prawne, tak? Natomiast no, ja chciałabym oczywiście mieć dobry produkt, tak? No i nie wiem, sprzedając zabawki, żeby to jednak było testowane, więc w jakiś sposób to sama weryfikuję, czy jak to wygląda? Czy zakładam, że hurtownia, która to sprowadziła, jednak na niej to ciążyło? Nie, no ona też będzie pośrednikiem, tak? Chociaż importerem. Znaczy nie, jak hurtownia sprowadza coś na przykład do Polski, czyli na teren Unii Europejskiej, no to ona odpowiada za ten towar. I oni, no, że nie jest jakiś tam, no pełno jest takich przepisów. To się wydaje, że to jest takie trudne, ale tak naprawdę zaimportowanie towaru jest to... No, troszeczkę trudniejsze od kupienia na AliExpressie, ale da się to wszystko ogarnąć. Więc jak tutaj robimy coś, sprzedajemy towar z hurtowni, to raczej nie mamy takiego ryzyka. Natomiast jeżeli my sami jesteśmy pośrednikami, no to ja też gdzieś tam w szkoleniach mówię, jakich rzeczy unikać, bo na przykład jest taka duża firma, która działa na Facebooku, która ściąga różnego rodzaju kremy, tabletki na odchudzanie i tak dalej. I oni to robią bezpośrednio z AliExpressu, nie? No to jest już takie, no powiedziałbym, bardzo duże ryzyko. No. A te rzeczy, które gdzieś tam my sprzedajemy, to są takie rzeczy, które no, nie wyrządzą krzywdy, tak? No, zegarek ci nie wyrządzi krzywdy. Nie wybuchnie. Dobrze. Może, ale te, które wybieramy, zazwyczaj nie wybuchają. Dobrze, Mateuszu, powiedz mi proszę, no właśnie, bo tutaj ty prowadzisz kilka firm, tak? 4 powiedziałeś. Natomiast, no to rozumiem, że jest dywersyfikacja, tak? Bo to nie do wszystkiego mi się przyznasz, czy nie do wszystkiego? No bo nieruchomości, ten Excel, dropshipping i co jeszcze? No, do tamtego się nie przyznam. Niech to będzie tajemnicą, bo taki odkrywczy trochę biznes. Ale związany jest też z e-commerce'em, tak? To nie jest jakaś tam tajemnica, ale niech zostanie tajemnicą, niech będzie, że trochę, nie wiem, jestem tajemniczy. No, ale to jest tak, że jakby czasowo to można powiedzieć, że teraz 99% czasu poświęcam na rozwój platformy TakeDrop. No to o niej mi opowiedz, bo ty stworzyłeś TakeDrop, no ona już teraz cieszy się popularnością. Czym się wyróżniacie? No bo to jest taka kompleksowa właśnie platforma do dropshippingu. Wiesz, to prostotą. To jest pierwsza rzecz, że ja też na wielu filmach, jak pokazywałem, to jestem w stanie skonfigurować całą platformę w 5 minut, 10 minut. I też mamy pełno takich usprawnień, które też wynikały z jakichś moich wcześniejszych działań. Też wiem po prostu ludzie, jakie mają problemy. No, żeby ci to zobrazować, masz integrację z hurtownią i w normalnym świecie, na normalnej platformie wygląda to tak, że najpierw płacisz 100 zł, żeby hurtownia ci udostępniła XML-a, czyli taki plik, który możesz sobie od nich pobrać, gdzie masz produkt, cenę, opis i zdjęcie. Więc musisz to najpierw zapłacić. Później to podpinasz do swojego sklepu i zazwyczaj te podpięcie, powiedzmy w 80% przypadkach nie stwarza problemów, ale przy 20% przypadkach jakieś errory wyskakują i tak dalej. Później towary się gdzieś tam nie wyświetlają, złe ceny i tak dalej. W momencie, kiedy nie wiem, towar jest na stoku, tak? Tak. Jakby to...
wtedy, no bo to owszem, no to, ale to wiemy, jak to jest z hurtowniami. No, ale takie podpięcie, do czego zajmuje trochę czasu. Ja jak na jednej takiej platformie to podpinałem jeszcze dawno temu, no to podpięcie 10 hurtowni zajęło mi 2 dni z pisania z supportem. A na tej dropie, żeby dodać produkt z hurtowni, to masz 2 kliknięcia. Wybierasz hurtownię, wybierasz produkt, klikasz i masz go już u siebie. Nie musisz się bawić i tak dalej. Więc jest taka prostota, tak? To jest pierwsza rzecz. Pełno mamy takich wtyczek na przykład związanych też z zwiększających sprzedaż. To, co też jest bardzo ważne, to nie wiem, czy dajesz sobie sprawę, ale najważniejszą rzeczą w sklepie internetowym, co jest według ciebie najważniejsze w sklepie internetowym? Zdjęcia, przejrzystość strony. No i jakby w ogóle to, że wiesz, jakby samo to, że ściągam na tą swoją stronę, tak, ludzi. No tak, czyli można powiedzieć, że jakby to ten twój tok rozumowania zmienić, że wygląd tej strony. Większość osób się zachwyca, dopracowuje stronę główną, na którą praktycznie nie wchodzi, tak? Wchodzi, nie wiem, 10% osób, dlatego że 90% osób wchodzi z reklamy na podstronę produktu, tak? Bo to jest takie złote prawo marketingu, że jak reklamujesz swój sklep, to nigdy stronę główną, tylko zawsze stronę produkt z tym produktem. I na przykład u nas wymyśliliśmy taki genialny edytor, który pozwala zrobić z tego opisu produktu taki, no, taką profesjonalną jakby podstronę, tak, że masz tam zdjęcia, to co wspomniałaś, filmy możesz osadzić, opisy, jakieś checkboxy, komentarze i tak dalej, więc to jest taki naprawdę no game changer z angielskiego, gdzie naprawdę masz większą sprzedaż dzięki temu, że ta strona jest tak, ten produkt jest opisany szczegółowo ze zdjęciami, tak jak ty wspomniałeś. No, bo większość sklepów to, wiesz, daje zdjęcie w galerii na górze i pisze 4 teksty. Na przykład tak jak masz czerwoną, nie wiem, to jest sukienka czy ten, to większość takich reklam, jak trafiam, to jest napisane czerwona sukienka, 100%, nie wiem, bawełna, rozmiar i to wszystko, i jedno zdjęcie. To z czegoś takiego nikt nie kupi, a u nas jak się wchodzi, to będziesz miała, wiesz, oczywiście jak ktoś to opisze, tak, bo niekoniecznie to może poświęcić na tyle czasu, to masz sukienkę, masz kilkadziesiąt zdjęć, masz filmik, masz opisy, masz tabelkę rozmiarów, pełno takich rzeczy możesz fajnie tam pododawać. No to już jakby ta osoba, która jakby zajmuje się dropshippingiem, musi zrobić, ty jej dajesz narzędzia, tak? Czyli dajesz jej platformę, że może sobie tak wziąć i upuścić, tak? I tu jest zasób zdjęć, tu jest filmik, tak, że ładnie to wygląda wizualnie. No i dbasz o tą stronę techniczną, że po prostu właśnie ty się sam zajmiesz marketingiem, czyli mówisz, żeby właśnie zainstalować, tak? Jak reklamę zbudować i tak dalej, tak? Dobrze to rozumiem? No tak, i teraz właśnie u nas też taką kolejną rzeczą jest to, że no nie wiem zawsze, czy to jest powód do reklamy, czy to jest zaleta, że jesteśmy najtańsi jakby na rynku, ale też jakby u nas dostajesz materiały, nasze know-how, jak sprzedawać, bo wiesz, to jest pół biedy założyć sobie sklep, każdy zawsze zobaczy, założyć sklep i tak dalej, ale no bez wiedzy to ci się nie uda, bo wiesz, musisz wiedzieć, jak stworzyć kampanię reklamową i tak dalej, więc my po prostu dajemy taki pakiet naszych rozwiązań, co powinieneś zrobić krok po kroku, żeby to zrobić. Forum dajemy, bardzo dużo czasu przykładamy na edukowanie tych wszystkich osób, no bo statystyki... Jaka wykładowca, to już jakby masz to we krwi, tak, więc się może to... No tak, no i właśnie w mojej firmie trochę jestem odpowiedzialny za to, żeby użytkownicy zwiększali sprzedaż. No bo jak ktoś, wiesz, jest zielony, przychodzi, nigdy nie wiem, nie korzystał z reklamy, to naprawdę to jest takie, no bez jakichś takich materiałów szkoleniowych, to albo ktoś jest wybitnie zdolny, takich osób, które czują marketing, jest w Polsce, nie wiem, 2%, 3%, a 98% potrzebuje takiego wsparcia, czyli że po prostu za rękę pokazane, co zrobić. No, u nas jest na przykład taki, wiesz, tabelka i jest wszystko, co zrobić. Kup domenę, tu jest instrukcja, tu jest ten. Później na przykład skonfiguruj stronę główną, jest po prostu prościej się tego jakby nie dało zrobić. Mhm.
Nie, w to, znaczy w to, że dobrze tłumaczysz, to ja wiem, także to tutaj to mogę polecić, Dziękuję bardzo. bardziej opierając się na Excelu, ale to zgadzam się, tak, zresztą ty to wiesz, no jakby, zakładam, że tam rzeczywiście byłeś bardzo popularny na tej swojej uczelni. Natomiast powiedz mi proszę, no właśnie, bo to też trzeba o tym powiedzieć, prawda, że wy bierzecie jakby, czyli ty kasujesz za abonament, tak, za tą wiedzę, natomiast no nie bierzesz od procentu potem, tak, od tego, od sprzedaży, tak, nie macie żadnych takich ustaw. Nie, to jest po prostu abonament miesięczny czy roczny, i każdy, kto tam sprzeda, nie wiem, za miliony też sprzedaje, no to oni żadnej dodatkowej prowizji za to nie płacą. A ile osób pracuje u ciebie w tej dropie, tak? Ile osób w razie czego, nie wiem, supportuje, czy zajmuje się właśnie dodawaniem kontentu, jak to wygląda? Wiesz co, łącznie wszystkich osób, to się zmienia i tak dalej, to jest koło 20 osób na chwilę obecną. Plus minus, bo tam ktoś przychodzi, ktoś odchodzi, i tak to można powiedzieć. Ja akurat nie zajmuję się rekrutacją i także dokładnej liczby nie znam. No właśnie, ale rozumiem, że dbasz też o to, żeby jakby była taka w miarę w czasie, tak, jakaś tam potrzeba, bo ja wiem, że ty na pewno masz no dużo rzeczy na zasadzie, no problemy są powtarzalne, tak, czyli znajdź problem i masz tutaj rozwiązanie, tak, ty tam filmik czy opis, natomiast jeśli ktoś właśnie potrzebuje takiego supportu, nie wiem, no telefonicznego jakiegoś, no to też pomagacie, tak? No tak, mamy taki tak zwany dział Success Team, którzy odpisują na maile wiadomości. Żeby się zobrazować, to my dostajemy około 300-400 maili na dzień. Więc to jest naprawdę takie no, wyzwanie, żeby każdemu odpowiedzieć w ciągu tam, najlepiej w ciągu tam godziny od problemu. Natomiast no wiesz, u nas jest takie wsparcie, że po pierwsze możesz napisać, druga rzecz, masz instrukcję jakby tekstową, czyli wszystko opisane. Taka można powiedzieć baza wiedzy. Później są właśnie filmiki instruktażowe, gdzie ja wszystko pokazuję, wiesz, że pokazuję myszką, kliknij tu, zweryfikuj piksela i tak dalej. Kolejną rzecz, no, można do nas napisać na maila, bardzo szybko odpowiadamy. No i kolejna rzecz, którą właśnie wdrażamy, to jest forum takie zamknięte dla sprzedawców, też z różnymi poziomami dostępu, tak? No bo jak ktoś jest początkujący, no to on chce wiedzieć, jak, nie wiem, skonfigurować tam piksela od Facebooka, a jak ktoś jest bardziej zaawansowany, no to mówiła, słuchajcie, no sprzedawałem przez 3 dni, sprzedałem 500 sztuk produktu i reklama mi siadła, co mam teraz zrobić? Więc mamy właśnie takie wsparcie i też to, co robimy, to jest takie wyjątkowe, to ja na przykład jeżdżę po całej Polsce i spotykam się z osobami, które mają u nas konto i rozmawiam, też dużo motywacji jest i na przykład dzisiaj mam spotkanie w Łodzi, jutro mam spotkanie w Poznaniu, później mam w Lublinie, a na przykład w maju jeszcze robimy taką konferencję bardzo dużą na 200 osób dla naszych klientów, gdzie pokazujemy, jak zwiększać sprzedaż i to jest jakby robione za darmo jakby dla tych naszych, że zazwyczaj pokrywa koszty jakby organizacji i tak dalej, bo to zawsze mamy w fajnych hotelach, więc to są no, abstrakcyjne kwoty, to jest tam 200-300 zł za całodniową konferencję z 10 ekspertami, gdzie taka konferencja, to jak wiesz, kosztuje kilka tysięcy złotych, bo nam zależy na tym, żeby te osoby sprzedawały. No i też zresztą dostajesz dobry feedback z rynku bieżący, więc to też wiemy, że to jest zawsze też taka obopólna korzyść. Natomiast powiedz mi, Mateuszu, aha, ja tylko chciałam zachęcić, bo też można sobie przetestować tej drop. Ja co prawda tam nie byłam jakoś bardzo aktywna, ale przed rozmową z tobą oczywiście sobie tam założyłam konto, zerknęłam, także jeśli ktoś też się zastanawia, tak, to też nie wszędzie jest taka możliwość. Można sobie wejść, założyć jakieś takie bezpłatne konto, tam chyba jest testowe, tak, na jakiś konto. No, to jest taki standard, żeby w Tak. branży, że można sobie na 14 dni założyć konto i No to tylko tak wiesz, jakby też mówię, jeśli ktoś się interesuje tematem WAF-a, tak, no bo to też jakby czasami ludzie się zastanawiają, tak, no jakby zapłacę z góry, tutaj Mateusz dobrze mówi, Monika zachęca, ale Monika nie zajmuje się dropem, a Mateusz się zajmuje, więc trudno, żeby nie reklamował swojej platformy. Natomiast powiedz mi proszę, ile produktów teraz sam też aktywnie sprzedajesz ty lub twoi ludzie, tak? Jakby co ile czasu zmieniasz też swoje produkty, czy już jakby od tego odszedłeś, zajmujesz się? Wiesz co, no ja już powoli z braku czasu odchodzę, żeby to zobrazować, w zeszłym miesiącu 10 sklepów zamknąłem swoich.
No, bo miałem osoby, gdzie każda prowadziła. Że masz taki cykl, prawda? Że otwierasz też chyba sezonowe czasami produkty, prawda? Więc to nie jest jakby tak, że zamknąłeś, żeby to też nie zabrzmiało, że zamknąłeś, bo się nie powiodło, tylko taki był pewnie plan, prawda? Że to jest produkt sezonowy, otwierasz sklep jakby pod produkt, nie że na jednym sklepie masz, w jednym sklepie masz po prostu 20 produktów od sasa do lasa, prawda? Tak? No, wiesz co, to jest taki model, który wymyśliłem, który też właśnie uczymy. Komuś się może wydawać, że on jest dziwny, ale no powiedzmy sobie szczerze, w Polsce jest według różnych badań między 50 a 100 tysięcy sklepów internetowych, więc trzeba się czymś jakby wyróżnić. Więc u nas idea tej wiedzy też, którą przekazujemy, to jest tak, że zacznij sobie od sklepu, który sprzedaje wszystko. Nie wiem, market24.pl możesz sobie wymyśleć. I tam testujesz produkty, które się sprzedają, bo są produkty, które super się sprzedają, a są takie, których po prostu nikt nie chce kupować. I później jak zobaczysz na przykład w twoim sklepie, u nas w grudniu był hitem, była pierogarka, no i nagle zobaczysz, że ta pierogarka się sprzedaje, taka maszyna do lepienia automatycznych pierogów. I nagle zobaczysz, że ona się sprzedaje, to żeby zwiększyć zysk, jak zrobisz stronę, nie wiem, mojapierogarka.pl i dedykujesz tą stronę tylko tej pierogarce, to zwiększa ci się procent osób, które kupują. Żeby to zobrazować na zwykłym, jeżeli będzie pierogarka na stronie mydło i powidło, to tam średnio około 2% osób będzie kupowało tą pierogarkę. Natomiast jak ty zrobisz później domenę, dasz więcej filmików, zadbasz, żeby to fajnie wyglądało, to nawet 7-8% osób 7 do 8% osób, które wejdą na stronę, kupują tą pierogarkę. Więc różnica jest po prostu gigantyczna. Tu 2%, a tu 8%, czyli 4 razy więcej osób kupi, co też przekłada się na jakby reklamę. To tak nie chcę tu wchodzić w takie wskaźniki, ale no te wskaźniki, które są na reklamie, to bardzo często nawet dobry produkt musi mieć koło 2,5-3% konwersji, żeby to po prostu reklama spinała się na plus. No dobrze. No zresztą to trochę jakby, to ja też pamiętam, jak ty to też mówiłeś, zresztą no to jakby to jest logiczne, tak, że właśnie no wiadomo, grudzień, pierogi, święta i tak dalej, tak, więc to też jest coś, co można przewidywać w pewien sposób, tak, więc to też jest istotne w marketingu. A powiedz mi proszę, kto najczęściej podejmuje się zarabiania w ten sposób? Czy zwykle są to osoby, które właśnie, wiesz, chcą wykorzystać swoje doświadczenie, właśnie, wiesz, pracowały w sprzedaży, w marketingu, w jakichś firmach, na Allegro, tak jak ty, no i wiesz, i próbują jakby to wykorzystać i chcą pracować u siebie, czy jakby inflacja i inne rzeczy i szukają takiego dodatkowego źródła dochodu? Wiesz co, no to najczęściej są to osoby, które gdzieś pracują na etacie, no i tak też, może czują wypalenia zawodowego i chcą coś zmienić. Gdzieś tam reklamy banków widzieli w telewizji, które też banki niektóre reklamują dropshipping. Słowo takie modne troszeczkę się teraz zrobiło, no i chcą się sprawdzić. I ta grupa, ale grupa, która najbardziej mnie cieszy, bo też dużo działam na TikToku, to są młode osoby. Takie, które orientują się, że jednak jak masz te 16-17 lat, to jak spędzisz na melanżu czy na grach wideo, no to niekoniecznie to wpłynie pozytywnie na twoje starsze życie, tak? To bardzo dużo teraz jest jakiś wysyp wszystkich tam szkoleniowców, którzy mówią, że jednak zachęcają te młode osoby, żeby tam, no nie wiem, czytały książki, zaczęły być jakieś przedsiębiorcy, no bo to zaprocentuje później w dalszych latach. No i ja można powiedzieć, że też pierwszą firmę prałem dywany, to była piąta klasa podstawówki. Wszystko na czarno, ale mam nadzieję, że się już przedawiniło, że Urząd Skarbowy mnie nie dopadnie. Nie no, tak pół żartem. No i to jest też taka właśnie grupa osób, które przychodzą do nas. I to jest też fajne, bo ja im mówię szczerze, no słuchajcie, no jak nic nie zrobicie, to nie jest tak, że uwierz marzenia, wstań rano i powiedz, że dzień stoi, dzień jest piękny i tak dalej, bo z tego nie będziesz miał pieniędzy. Pieniędzy będziesz miał z tego, że siądziesz, nauczysz się reklamy, później coś przetestujesz produkt, nauczysz się i tak dalej. I nawet jak
nie będzie ci pisany prowadzić sklepu internetowego, bo prowadzenie firmy to jest takie, no nie dla każdego zadanie, no to przynajmniej będziesz ekspertem od marketingu, a ekspertów od marketingu naprawdę no, są poszukiwani. No tak, no bo wszystko opiera się na sprzedaży i na marketingu, to jakby nie wiem, co kryć. Fajnie, że powiedziałeś też o tym właśnie, o tym młodym pokoleniu, wiesz, bo to jakby tak często się narzeka, zresztą na nas też narzekali, ale wiesz, a dobrze, że o tym mówisz, bo ja też sama zauważam, tak, oczywiście, że to są zupełnie inne jest pokolenie, tak? Tak jak zresztą starsze od nas i każde, i my pewnie też jesteśmy dla nich dziwni. Natomiast wiesz, ja też znam sporo osób, które wiesz, jakby w firmach są bardzo ambitne, tak? Bardzo aktywne, po prostu mają trochę inny pomysł na życie, że chcą jeszcze trochę tego życia, że nie tylko pracą chcą żyć, tak? Więc jakby świetnie też, że pokazujesz, że już inwestują ten swój czas w wieku tych 16-17 lat, tak? Mając pewnie jakieś tam marzenia i perspektywę, że właśnie, że jednak to jest inwestycja, im się to opłaca, tak, że to rozkulają na tyle, żeby potem właśnie zwiedzać świat, jeździć na motorze, tak, więc trochę pewnie też o to chodzi. No dobrze, a powiedz mi proszę, no bo trochę zaczęliśmy o tym wyborze produktu, tak, a potem jeszcze tak, bo wracając do tego mówiłeś, że młodzi ludzie, tak, ale ja pamiętam, że też tak jak kiedyś, prawda, to dużo osób na twoich webinarach, w grupach, no to też były osoby na etatach, tak, które prawda, które szukały, tak, i mówisz, że jakby przeciwdziałają pewnie też temu wypaleniu, tak? No wypaleniu i też z racji tego, no wiesz, jak ktoś ma, wziął kredyt hipoteczny na styk swoich zarobków, kredyty poszły do góry i podwyżki nie dostał adekwatnej, no trzeba jakoś kombinować, tak? No i to są osoby, które po prostu chcą się sprawdzić w handlu internetowym. Mhm. No dobrze, to teraz zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak wybrać swój produkt, tak, właśnie, czy co sprzedawać, natomiast czy są jakieś takie pewniaki, wiesz, że ja mogę na czymś właśnie, na tych szklankach zarobić mniej, ale one się na pewno będą sprzedawać, tak, i są produkty ryzykowne, które właśnie, nie wiem, no kupuję na teraz, nie wiem, no pendrive już nie są modne, no ale tak mi przyszło do głowy, wiesz, coś takiego, co jakby jest duże ryzyko, ale duży sposób, jakby duże prawdopodobieństwo, że wtedy ten zysk będzie duży. W jaki sposób polecasz w ogóle nowym osobom wybór tego asortymentu? Wiesz co, no, pewników nie ma, ale jest jakby schemat sukcesu, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, że jeżeli nauczysz się, no nawet na YouTubie mam nawet darmowe filmy, ale nauczysz się, jakie cechy ma taki produkt, na którym można zarobić, bo ma bardzo proste cechy, ma dwie cechy. Albo rozwiązuje jakiś problem, albo jest wow. Czyli na przykład pierwszy mój produkt, który gdzieś kiedyś opisałem, to był taki pajączek, żeby się nie garbić. Bo ja jestem osobą wysoką i większość osób, z których znam wysokich, to zawsze się garbią. No i to był produkt, który rozwiązuje problem i on się sprzedaje. On się w ogóle, ja tego case'a mojego opublikowałem chyba 6 lat temu, jak mnie pamięć nie myli, i do dzisiaj są osoby, które go sprzedają gdzieś tam, w mniejszym nakładzie, ale cały czas go sprzedają. A druga grupa to są produkty takie wow, czyli coś, co musisz mieć, czyli na przykład, nie wiem, laser, który świeci i oświeca Pałac Kultury i tak dalej, więc w skrócie to są te dwie grupy, natomiast tu nie ma takiego pewnika, żebym ci powiedział, że dobra, wchodź w tą pierogarkę, bo to jest dobry produkt, tu trzeba przetestować. I to jest też uzależnione nie tylko sama wiedza o produkcie, który się sprzedaje, ale także musisz zadbać o stronę, bo większość osób, wiesz, jak ja dodaję produkt, to mi opis wszystko zajmuje 6 godzin, a ktoś to zaczyna, robi to w 30 minut. No i wiesz, no i dlatego ja sprzedaję, a on nie, bo ja tutaj poświęcam, mimo że szybko klikam gdzieś tam na komputerze i tak dalej, ale chcę, żeby to było takie zadbane, to mi zajmuje 6 godzin. Ja mówię, pierwszy produkt, który powinieneś robić, powinien ci zająć minimum 8 godzin. No a jak to zrobisz w 30 minut, no to nie do końca wyjdzie. No i później trzeba wiedzieć też, jak ustawić reklamę, czyli od strony technicznej i musisz także stworzyć materiały reklamowe, bo to jest też bardzo ważne, tak? Czyli to jakby produkt jest bardzo ważny, ale te inne rzeczy jak baner, czy wideo reklamujące, czy ustawienie reklamy też są jakby bardzo istotne. No, więc nawet jak ja bym ci teraz dał pewniaka, to bez tej wiedzy i bez odpowiedniej platformy, no to mogłoby ci się nie udać, tak?
A powiedz mi proszę, no właśnie, a jak to jest z tymi materiałami? Bo ja wiem, że część jest takich do pozyskania, prawda, z hurtowni, tylko no wtedy jakby no ja to promuję, ktoś inny promuje ten sam produkt, tak? Mamy te same materiały, tak? Różnimy się opisem, pewnie jakąś tam ścieżką i reklamą, tak? A czy wtedy, nie wiem, ludzie też idą w to, że sami tworzą, wiesz, jakieś takie wideo, promują, wiesz, robią zdjęcia i tak dalej, no bo to też nie będzie pewnie takiej jakości, jak wiesz, jak robi to profesjonalista. Ale wiesz co, ale to, że są takie amatorskie zdjęcia, to wzbudza zaufanie. I na przykład ja we wszystkich swoich sklepach to po prostu brałem telefon i robiłem taki unboxing produktu, że pokazywałem, jak on przyszedł. Jedną ręką trzymałem telefon, która oczywiście ta ręka gdzieś tam były drżenia, było słabe audio i tak dalej, ale to było coś, co ma taki autentyzm. Tak samo zobacz sobie na TikToka, tak? Że TikTok teraz to musi być autentyczne. To nie musi być piękne i tak dalej, że abstrakcyjne filmy, gdzie taki pan Rysiu z wąsem otworzył sobie TikToka i mówi, no to ja tu nagram, nie wiem, co się stanie i tak dalej. No, miał jakiś jeszcze stary model Samsunga, byle jak to nagrał i tak dalej. No i miał wiralowy zasięg, dlatego że był po prostu ten autentyzm. I w sklepie też o to chodzi, tak? To nie o to chodzi, żeby zrobić piękne zdjęcia produktu, bo już się ludzie troszeczkę nauczyli, że te piękne zdjęcia, one są zazwyczaj też generowane komputerowo, ktoś w Photoshopie, że one nie mają się, nie mają nijak do rzeczywistości, więc ludzie wolą dodać, zobaczyć coś, jak ten produkt wygląda w słabej kamerze. Więc ja też zachęcam, że jeżeli produkt ci się. Jestem zwolennikiem, żeby ten produkt przed sprzedażą mieć jednak, no i nagrać z nim kilka filmów, jakieś zdjęcia, czy też opisać też cechy, bo jak masz produkt, to możesz też go inaczej troszeczkę zareklamować. Tutaj jest ważna nasza kreatywność przedstawienia produktu. I tu ci dam taki bardzo fajny case, że 2 lata temu były bardzo popularne termosy inteligentne. One się tak nazywały, bo one miały wyświetlacz na górze i one już były inteligentne. No i one się sprzedawały, ja też sprzedawałem, no i po pewnym czasie one umarły, przestały się sprzedawać. No i nagle jedną osobę poznałem na konferencji, ona powiedziała, wiesz Mateusz, co zrobiłam? Ja zaczęłam to reklamować jako termos dla matek z dziećmi, żeby mogły sobie tam, wiesz, zupki robić, wtedy miały temperaturę. I ona po prostu, produkt dostał nowe zastosowanie, nowe życie i też sprzedała kilkanaście tysięcy sztuk. Więc to jest też taka kreatywność przedstawienia tego produktu naszego. No tak, jest znalezienie grupy docelowej i dobranie do niej odpowiedniego komunikatu, prawda? No bo to tak jak mówisz, tutaj młode matki, to można by było właśnie w podróże służbowe, tak? Więc żeby ciekawa nie wystygła. Więc zawsze jak chcesz, to poszukasz i znajdziesz grunt, żeby właśnie to dobrze, to zawsze właśnie ktoś się uczy tego marketingu, że nie siedzi, nie myśli, no to mi Mateusz wymyśli, tylko jednak no trochę trzeba czerpać, tak? Trochę trzeba wychodzić do tych ludzi. A powiedz mi proszę, jak często właśnie, czy warto i jak często zmieniać produkty do sprzedaży? No bo tak jak powiedziałeś nawet o tych termosach, tak? No to jest i przestaje być w pewien sposób modne, albo po prostu rynek się nasyci, tak? No bo wyskakują reklamy przecież nie tylko nasze, tak? Kto miał kupić, no to już kupi. Czy jeśli na przykład wybiera się sprzęt do kuchni, typu właśnie, no bo już tam od tego zaczęliśmy, noże, talerze i coś innego, czy to jest tak, że nie interesuje, zresztą sam podobałeś się z tymi szklankami, prawda? Że no, kto miał kupić, już kupił, tak? I potem już jakby jak ja już to mam, no to już to nie ma tego ani efektu wow, ani takiej tej potrzeby pierwszej, tak? Czy wtedy nie jest tak, że właśnie, że konkurencja ci zabija biznes, tak? No bo też zbiera od ciebie te opisy, inne rzeczy, teraz AI może ci wygenerować jakiś lepszy opis, tak? Albo będzie mogło za 5 minut. Więc czy warto zmieniać, czy warto jednak, nie wiem, no mam produkt, który przetestowałam, do którego jestem bardzo przywiązana emocjonalnie, bo go lubię, nie wiem, lubię pić z czerwonych kubków. No i to jest mój taki produkt, the best of the best. Wiesz co, to ciężko powiedzieć. Jak jeszcze za swojej świetności, gdzie miałem dużo tych sklepów, to mieliśmy sezonowe produkty, które się sprzedawały październik, listopad, grudzień. I one od 4 lat zawsze się sprzedawały. Natomiast są produkty takie, które no, gdzieś tam wyczerpują się, gdzie no, ludzie już, każdy, kto chciał, to kupił, ale. To może tak brzmi, to jest jak czarny scenariusz, ale jak na przykład pomyślimy sobie
o szczotkach dla kotów, co kiedyś sprzedawałem, no to wysycenie było po 10 tysiącach sztuk, więc to naprawdę to są duże ilości. Poza tym pamiętajmy też o tym, że tutaj, jeżeli działasz w dropshippingu, to nie tylko w Polsce możesz działać, tylko możesz też za granicą. Tylko zacząć właśnie od Polski, czy w ogóle wyjdzie ci ta sprzedaż, bo to nie jest tak, że za granicą jest lepiej. Ale są też produkty na przykład nieśmiertelne, tak jak wspomniałeś o nożach, to noże to jest produkt nieśmiertelny, bo on jest w każdym sklepie, on jest w każdej reklamie TV Mango i jest w sporej liczbie sklepów, które cały czas cyklicznie to sprzedają. Więc no, takie pesymistyczne wysycenie produktu, jeżeli będziesz sprzedawał, to jest takie no 3 miesiące, pół roku, a bardzo często ten produkt może być sprzedawany przez dłuższy okres czasu. Pamiętaj także też w algorytmach, na przykład na Facebooku, szczególnie jest to widoczne, że jeżeli ty sprzedajesz od pół roku produkt, na przykład te noże, to Pixel jest lepiej nauczony, tak? Bo to też mało kto mówi, ale sztuczna inteligencja to pierwsza została na takie masowe użycie, to w algorytmach właśnie reklamowych, więc jeżeli twój Pixel jest już nauczony, grupy odbiorców, masz reklamy z komentarzami, gdzie jest tam 1000 komentarzy, 10 tysięcy lajków i tak dalej, jeżeli ktoś teraz równolegle na nowym koncie otworzy reklamy takich noży i tak dalej, to prawdopodobnie on tam nie sprzeda albo sprzeda kilka sztuk, dlatego że Facebook będzie preferował ciebie, bo ty od pół roku płacisz dla niego, w ogóle wszystko w tych algorytmach rozbija się o pieniądze, że ty mi płacisz, jest reklama zaufana i tak dalej. I on tak, Facebook lubi takie perełki blokować dla stałych bywalców i później ciężko się tam jakby wgryźć to i to wielokrotnie testowałem i faktycznie tak to jest, ale to jakby nie ma nic pewnego, bo algorytmy, prawda, ciągle się zmieniają, więc to będzie wiedza aktualna za 3 miesiące, tego to już nie wiem. Mhm. Powiedz mi proszę, bo tutaj też trochę poruszyliśmy ten temat odnośnie jakości produktów, no bo 98% w dropie pochodzi z Chin. No i jak wygląda jakość tych produktów? No bo wiesz, były strony, jakby było już parę lat temu, zachwycenie się właśnie Ali, czy zresztą nawet takimi zwykłymi, jak to reklama nie kłamie, tak? Że wiesz, że nie wiem, właśnie a propos na przykład, nie wiem, kupi ktoś sukienkę, potem się okaże, że te rozmiarówki są zupełnie inne, tak? Kupi się coś, co się wydaje jakby na zdjęciu i w ogóle w opisie z jakichś tam dobrych materiałów, okazuje się, że no, no i wodorosty, tak? A więc jak się trochę przed tym bronić? Jak to wygląda? Bo sam powiedziałeś, że ty sam testujesz. Ja zresztą też uważam, że jakby no, trochę bez sensu jest sprzedawać produkt, którego się nie zna, tak? Bo nawet ten opis czy coś innego no, nie będzie taki autentyczny. Natomiast jak to jest właśnie? Czy zdążysz zawsze z zamówieniem, z dostawą, tak? No bo to już wtedy trzeba mieć taką wizję, prawda? To już się trzeba tego nauczyć. Mhm. No wiesz, no zawsze jak ktoś sprzedaje, to na kilku pierwszych produktach ma tam jakieś problemy. Generalnie sprzedaż w internecie, w ogóle prowadzenie firmy to jest rozwiązywanie problemów. Problemy są zawsze i tak dalej, więc to jest też może przestroga dla osób, które lubią mieć wszystko poukładane i tak dalej, to słuchajcie, nie idźcie tą drogą. To zostaje etat. Wszystko zaplanowane, urlop 2 lata do przodu i ten. Ale odchodząc od tej dygresji, to wiesz co, ja myślę, że 95% produktów w Chinach, w Polsce, to jest produkt z Chin. Na przykład, no ten, tu mam laptopa znanej firmy, no to super wykonany, też jest z Chin. Wszystko zależy właśnie, jaka jest jakość tego produktu. I niestety dużo osób nie sprawdza. Ja mam taką regułę, że na AliExpressie jest coś powyżej 4-6, to raczej nie jest tandeta. Wszystko poniżej, na przykład 4-5, no to już będzie na pewno w jakiś sposób tam kiepska. Więc tu trzeba pamiętać, że są różni producenci w Chinach. Są też podróbki podróbek, tak? Czyli na przykład wymyśla firma, ja miałem taką sytuację, może nie podróbkę, ale tak troszeczkę się wzorowała na innym zegarku, a później okazało się, że kilka firm zaczęło się na tej podróbce wzorować, więc jak ona zrobiła dobrą jakość, a ci zrobili jeszcze gorszą, no to faktycznie jak ktoś mógł kupić, to mógł się przestraszyć i tak dalej. Więc jeżeli zadbamy o to, żeby to nie była tandeta, a ja zawsze przestrzegam, że nie ma sensu sprzedawać tandety, bo tutaj zaleją nas zwroty i reklamacje.
A jak jeżeli coś wybierzemy naprawdę sensownego, no to, no nie ma tutaj z tym problemu. Tu mam akurat taki produkt, który sobie zatrzymałem, to kilka lat temu taka marka powstała Hoto, bazując na Xiaomi. Ocenę na AliExpressie mają chyba tam 4,7, 4,8 i taki wkrętak, nie? I widać, że wszystko super wykonane. No i jak ja to miałem, kupiłem, no to stwierdziłem, że no ogień, tak? A później okazało, że to jakaś tam córka firmy Xiaomi, ale to był na przykład bardzo dobry produkt, ani jednego zwrotu nie było, tak? A mieliśmy na przykład partię zegarków takich podrobionych, które sprzedawaliśmy, gdzie im odpadały wskazówki. No i wiesz, co drugi zegarek była reklamacja, że wskazówka odpadła po prostu. No, nasz był błąd, bośmy nie sprawdzili dostawcy, że jakby produkt był ok, ale dostawca, który sprzedawał, to była podróbka tego produktu nieoryginalnego, czyli no naprawdę wyszło to takie słabo wyszło. No właśnie, bo powiedz mi, jak wygląda właśnie kwestia zabezpieczenia się przed tymi zwrotami i kto tak na koniec dnia za nie odpowiada? No bo jeśli rozumiem, że jeśli zajmuję się dropshippingiem, no to jestem pośrednikiem, tak? Natomiast to właśnie dostaję, nie wiem, 30% zwrotów, tak? Które pewnie byłyby moim zyskiem, tak, ewentualnym, no to jak to wygląda, tak, żebym ja nie wychodziła na zero, no bo owszem, mogę wybrać dobry produkt, tak, no ale powiedzmy, że ja kupiłam ten zegarek, mi te wskazówki nie odpadły, tak, więc przetestowałam, działa, tak, i tyle, statystyka, no więc nie wiem, jeśli ktoś zwraca, no to hurtownia wtedy po prostu, nie wiem, hurtownia bardziej odpowiada za to, żeby wysłać kolejny towar, żeby zweryfikować, no bo zwraca się do hurtowni, prawda, nie do mnie. No tak, wiesz co, problem zwrotów jest taki, że jak dobrze wybierzesz produkt i tak dalej, to one są marginalne. Wszystkie zwroty generalnie możesz wyrzucić do kosza i tak wyjdziesz na plus. Zwroty w sklepie, gdzie masz wszystko przemyślane, to jest mniej niż 2%. 1% zależy, 0,5%, jak wszystko jest przemyślane. No i jest kilka opcji, które możesz zrobić. Sprzedać na przykład za pobranie wtedy ten produkt i tak dalej. Więc tak jak powiedziałeś, że jest 30% zwrotów, no to generalnie to nawet jak tam śledziłem i rozmawiałem z osobami, które sprzedawały takie tandety, to nawet oni w tych tandetach nie mieli 30% zwrotów, tylko mieli 10%. No bo to wiesz, no to jakby też, bo też poruszyliśmy kwestię różnorodności produktów, tak? Bo mówimy, że rzeczy, które nie wiem, są jakby takie jak w sklepach za 5 zł, tak? No to jakby nawet ci się nie opłaca tam bawić często, wiesz, z tą wysyłką, tak? Nie chcę ci się reklamować, a dobra, niech to leży albo już wyrzucę sama, tak? I wcale nie chcę, żeby mi ktoś zwrócił drugi raz to samo, bo co ja z tym zrobię. Natomiast no, są rzeczy, tak jak mówiłeś, tak? Jak nie wiem, laptop, telefon, nie wiem, jakieś rzeczy do masażu, tak? Jakieś takie kosmetyczne, które wiesz, no są już jakby no, z takiej jakby albo wyższej półki, albo wyższej cenowo, tak? Gdzie ten zwrot robi ci różnicę. Oczywiście te 30% jest przerysowane, chodzi o to, że jakby wiesz, jest kwestia taka, która cię ewidentnie zaboli, tak? No. Więc czy to jest wtedy kwestia, dogadasz się z hurtownią i hurtownia bierze te zwroty na siebie, czy to ty jednak za nie odpowiadasz, no bo ty wiesz jakby, jak to wygląda. No jeżeli działasz z hurtownią w Polsce, to nie ma problemu, są hurtownie, które przyjmują zwroty, które nie, też nie ma takich standardów, natomiast reklamację każda hurtownia, jak nie, to producent, na którego jest etykieta, powinien to przyjąć. Jeżeli produkt na przykład sprzedajesz drogie laptopy z Chin i faktycznie jest zepsuty, tam kosztuje 3000, no to ty nawet jako pośrednik możesz powiedzieć do klienta, żeby wysłał do ciebie, a ty wyślesz do Chin i tak ci to naprawią, tak? Ale to jest czasu, wiesz, no bo to też i tak już tracę na marce, no bo jak tutaj, wiesz, to opracować, uprocesowić właśnie czasowo, tak? No bo to już wcześniej było, tak jak mówiłeś, tam 60 dni, teraz już nawet na Allegro są oferty, tak, że za 19 dni, więc już widać, że jakby wszystko zostało upłynnione trochę, tak? Natomiast wiesz, no ze zwrotem, no to jeszcze jest w tą i z powrotem, tak? I jeszcze czas i jeszcze kwestia, czy tam to mi zareklamują, tak? Więc jak to w praktyce wygląda? Czy po prostu to się nie zdarza i to tak, wiesz, jakby trochę wymyśliłam. No trochę wymyśliłaś, bo wszystkie produkty takie, które się sprzedają, to one są, większość osób, ja mówię, jak zaczynają, tak? To, bo też mam oczywiście osoby, które gdzieś tam sprzedają produkty za 10 tysięcy, ale wtedy no, wtedy zupełnie jest troszeczkę inna procedura, ale te wszystkie takie tanie produkty to jest takie, wiesz, to nie ma problemu, to jeszcze się nie zdarzyłem, żeby ktoś z osób na platformie, który sprzedaje naprawdę za tysiące czy nawet miliony w skali roku, żeby on miał problem ze zwrotami. To jest
tak mało, tak pomijalnie, że ten. To jest zawsze, to jest bardzo często pytanie początkującego, który trochę szuka takich wymówek dla siebie. A, bo wiedziałem, że będzie tam zwroty, to ja w to nie chodzę. Naprawdę, to jak zaczniesz sprzedawać, to zwroty są naprawdę pomijalne i są wkalkulowane w prowadzenie biznesu. Zwroty reklamacji oczywiście będą, tak? A zwrotek bardzo często, ostatnio był wywiad na moim kanale, też związany też trochę pod tym, odpowiadam to pod kątem tego na ten czas dostawy, takiego człowieka, który sprzedał za ponad 1 000 000 zł 100% z AliExpressu, z czasem wysyłki, tam średnio około 14 dni teraz dochodzą bezpośrednio z Chin, ale należy pamiętać, że AliExpress też ma magazyny w Polsce, w Czechach, w Polsce, gdzie przychodzą tam w ciągu 48 godzin, czy to był jakiś mój rekord. I on sprzedał za 1 000 000 zł z AliExpressu, czas wysyłki 15 dni, miał tam jakieś tam reklamacje i tak dalej i przez cały rok on dostał tylko jeden negatywny komentarz, tylko jeden. Po prostu jak się poinformuje klienta i tak dalej, no to nie ma problemu. Tak samo na Allegro, tak widzisz? Na Allegro zresztą według badań 70% aukcji to są aukcje związane z dropshippingiem już. I zobacz, wszyscy widzą, że jest Chin 19 dni, a ludzie zamawiają. No często przez pomyłkę, ale myślę, że połowa osób zamawia przez pomyłkę, a połowa, bo po prostu takiego produktu nie ma u nas, nie ma u nas w Polsce, tak? I tak też powstała też, no dużo takich portali powstało właśnie na bazie tego, że no ludziom się nie chce szukać też w Chinach i tak dalej. I ten czas taki długiej dostawy jest akceptowalny, jeżeli ktoś jest powiadomiony i my odpisujemy mu na pytania. Bo najgorszy scenariusz jest taki, że ktoś kupuje u nas, a my w ogóle się nie odpisujemy na jego pytania i tak dalej, no to on myśli po tych 14 dniach, że został oszukany i później nagle po 20 dnia otrzyma przedmiot i musi iść jeszcze raz na policję powiedzieć, że jednak on to otrzymał. Więc tutaj jest bardzo ważna obsługa klienta. No to jak wszędzie, wiesz. Ja tutaj wiesz, że też prowadzę szkolenia, wiesz, dla menedżerów i dla handlowców. Ale wiesz, ty jak na przykład nie odpiszesz na maila, to nikt nie pójdzie na policję i powie, że go oszukałaś. A tu jak ktoś zapłacił za produkt, nie dostał go, to on od razu, wiesz, no jest dużo takich oszustów działających w internecie. I no i co, no to ktoś idzie na policję zgłosić, tak? A że są wszystkie twoje dane i tak dalej, no to jakieś tam problemy muszą być, więc lepiej zadbać o tą obsługę klienta. No tak, najwyżej, bo to też jest kwestia takiego wzięcia na klatę tej odpowiedzialności, tak? Że nawet te reklamacje, tak jak mówisz, to wszystkich nie zadowolisz, jakieś tam reklamacje będą, tak? Więc jakby kwestia później też tego podejścia do klienta. No ale to już jakby inny temat, że nie wchodzimy. Powiedz mi proszę, no bo ty zajmowałeś się, Mateuszu, kampaniami oczywiście tam na Facebooku, więc znasz go tam od podszewki, masz w tym doświadczenie. Natomiast no to tak jak ci wcześniej mówiłam, ja uważam, że ty sprzedaży czy marketingu nie nauczysz każdego, tak? Zapał, to też zresztą dropshipping od no, kilku lat. No, był taki boom, był taki bardzo modny. Myślę, że teraz jakby, tak jak mówisz, może on wchodzi na nowe tory, że to już jakby jest taka normalność i to są takie zwykłe produkty. Natomiast zajmowałeś się analizą danych, więc na pewno wiesz, jaki procent u ciebie osób, które decydują się na takie działania, przekuwają to realnie w biznes, w prawdziwą firmę. Że są w stanie się z tego utrzymać, a nie tylko dorabiać, wiesz, albo no już te kwoty są takie, wiesz, że wystarczy na założenie własnej działalności i zostanie, tak, na jakieś opłaty. A jaki procent ludzi, wiesz, nudzi się, tak, no bo stwierdzają, że to nie dla nich i tak jak sam mówisz, tak, no jednak jak chcesz tej przewidywalności, to zostań na etacie, bo tutaj rozwiązujesz ciągle jakieś problemy. Dobra, to zanim ci odpowiem na pytanie, bo to nie jest dla każdego, ja ci powiem tak szczerze, że tu jest bardzo, bardzo ważna nasza motywacja. My teraz mieliśmy kursantkę w takim prywatnym szkoleniu, która miała, jest jakby starszego rocznika, tam 60 czy 60 plus, tak powiedzmy, że ona jak dowiedziała się dużo na kursie, bo na przykład nie wiedziała, że można kopiować na komputerze, czyli naprawdę laik komputerowy totalnie, no i potrafiła uruchomić swój własny sklep z problemem. Jej to zajęło 2 miesiące takiej pracy po 8-10 godzin, no i przetestowała tam kilkanaście produktów i zaczęła sprzedawać, tak? Więc to
tak naprawdę. Nie, Mateuszu, to jest kwestia motywacji. Chodzi mi o. To jest motywacja, właśnie mówię, że to nie jest jakby nie dla każdego, że to jest trudne, tylko właśnie to jest ta najważniejsza motywacja. Tak, teraz... no wiesz, nie nauczysz każdego też pod tym kątem, że zobacz, ile jest jakby pytań o to, no nie wiem, nawet ogłoszeń, tak? Takich, no nie wiem, pracuj 2-3 godziny dziennie, wiesz, albo tam 2 razy w tygodniu, zarabiaj, wiesz, jakby tam konkretne pieniądze i wiesz, a ile firm ma problemy z pozyskaniem pracownika, wiesz, więc to też o to chodzi, tak, że to się wydaje może czasem łatwiejsze, jest kusę po prostu, tak, i sam też powiedziałeś o tym, że też często młodzi ludzie w to wchodzą, więc siłą rzeczy szukają, więc siłą rzeczy zmieniają, tak. No tak, no ale to właśnie też parafrazując swoją odpowiedź, motywacja jest wszystkim, czyli no jakby nie jest dla wszystkich, ale bo ja to myślałem, że trzeba mieć jakieś predyspozycje, nie wiem, techniczne i tak dalej, ale to no, dla osób, które mają wysoką motywację, to jest. No i teraz tak, z samej platformy to nie powiem ci, jakie są dane, dlatego że to ciężko zliczyć każdego, który tam odniósł sukces, ale ja mam takie szkolenie, nie będę mówił nazwy, żeby to nie było reklama, kto chce, niech sobie poszuka. Możesz reklamować, mów w to. Nie no, niech poszukają. To trwa 60 dni i 60 dni pracujesz codziennie ze mną i 2 razy spotkania na żywo, pełno tasków i tak dalej, no bardzo angażujące szkolenie. No i ono też jest drogie. No i te osoby, które tam przychodzą, to teraz akurat wczoraj zakończyłem edycję, to policzyłem, ile procent osób, które się zapisało, to zaczęło sprzedawać, ale to jest też bardzo ważne, ile osób po drodze odpadło, tak? Bo to nie jest tego, że to było trudne, tylko że na przykład, wiesz, na pierwszym spotkaniu byli wszyscy, a już na ostatnim przyszło 10 osób. I to przyszło też właśnie, no może tam trochę więcej. I bazując na tym szkoleniu i tak dalej, to w tej edycji było coś koło 25% osób, które już w czasie trwania kursu zarobiło jakby, podwójnie im się kurs wrócił, tak? Czyli to jest u mnie taki, to jest traktowane jako sukces, czyli 25% osób. Pozostałe 20% osób osiągnie sukces do pół roku, bo tak jak wcześniej z nimi rozmawiam, czyli około 40%, tylko że na te szkolenie przychodzą osoby zmotywowane. Dlaczego 60% osób nie odniosło sukcesu? Sami się przyznali, że no odechciało się im, nie? I to jest tego, nie? Ja powiem ci szczerze, że nie znam ani jednej osoby, która by poświęciła się temu i przez rok nie odniosła sukcesu. Naprawdę, to nie jest fizyka kwantowa, to są gotowe rozwiązania, na które trzeba poświęcić czas na schematy działania. No jak na rowerze się chcesz nauczyć, nie? No to widzisz, nie każdy się nauczy. I to nie dlatego, że później chodzą osoby i mówią, że rower nie działa, nie da się na nim jeździć. No da się, tylko trzeba poświęcić troszeczkę czasu. Mm-hmm. No tak, to jest to nie, dlatego cię pytałam o te statystyki, no bo ja wiem, że one będą różne i zresztą to w ogóle się mówi, że jakby ludzie mają problem z taką konsekwencją działań, prawda? No bo jeśli coś robisz, jakby jednak przeznaczasz na to określony czas, to ten efekt będzie, tak, wcześniej czy później. U was rzeczywiście jest jeszcze to, że wydajecie ten support, tak? Bo ktoś sam zajmując się dropshippingiem, może po prostu odpaść, bo nawet nie wie, czego szukać, tak? Jeśli jest prowadzony za rękę, czy tam ma jakąś grupę, no to jeśli nie z tobą, tak, no bo umówmy się, też jesteś zajętym człowiekiem, no to wiesz, to gdzieś tam między sobą dwóch takich właśnie mikrosprzedawców zacznie ze sobą się komunikować, tak, i będą robili jakieś takie właśnie burze mózgów, co zrobić, żeby poszło, tak. Tutaj muszę ci jeszcze dodać, żeby to tak nie brzmiało za kolorowo, że tam 25% osób, ale to, bo to jest bardzo duży odsetek, jak porównamy sobie te osoby, które przychodzą do nas na platformę, z którymi jakby tak nie mam stricte kontaktu jeden na jeden i też bazując na innych zagranicznych portalach, które dają takie statystyki, to myślę, że jakby, nie wiem, 5% osób zaczyna sprzedawać, tak? Może czasem nawet mniej, to musimy mieć tą świadomość, bo tam to troszeczkę tak za optymistycznie zabrzmiało, ale to są osoby, które no, jak one też angażują się tymi pieniędzmi, to one też są bardziej skłonne do angażowania swojego czasu i tak dalej. Więc jak się zaangażujesz, to masz w 100% przez rok, to masz 90% prawdopodobieństwo
sukcesu. A jak tylko założysz konto, nic nie zrobisz, no to mniej niż 5% dokładnych statystyk nie znaczy. No i dobrze, że ten czas podkreślasz, bo to też jest tak, to w każdym biznesie, prawda? Że te pieniądze są do drobienia, tak? A tak jak sam powiedziałeś, ty musiałeś na nie zarobić, ja generalnie też zawsze sama zarabiałam na siebie. Natomiast wiesz, no są ludzie, którzy gdzieś tam właśnie czasem też mogą dostać, a i te pieniądze nie są taką wartością, natomiast no ten czas, tak? No jakby on pomaga w rozwinięciu konkretnych kompetencji, które ci się po prostu przydają też na bieżąco. No dobrze, a powiedz mi w takim razie, no bo ty sam, tak, prowadzisz 4 firmy, no właśnie, jeździsz, szkolisz, tutaj prowadzisz live'y. Powiedz mi proszę w ogóle, jak ty zarządzasz swoim czasem? Ile czasu dziennie, tak, pracujesz codziennie czy niecodziennie, tak? Bo w pewnym sensie wyprzedziłeś tą, nawet właśnie to pokolenie Z, tak, że spełniasz trochę ich marzenia, tak, że starasz się mieć ten czas dla siebie, tak, nie wiem właśnie, co myślisz o work-life balance, tak, czy u ciebie on jest, czy absolutnie jest zaburzony, bo no też musisz gasić pożary, tak. Work-life balance to jest idea wymyślona, jest abstrakcyjna, wymyślona przez kogoś pewnie z lewicy. Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak work-life balance, bo zobacz, czy jesteś w stanie, nawet jak skrócą dni pracy, że 3 dni będziemy pracować i wyobraź sobie 3 dni w tygodniu chodzić do pracy, której nienawidzisz. Ja zawsze mówię, jak, jeżeli pokochasz swoją pracę, tak na przykład jak ja, mi się zdaje, że ty też lubisz swoją pracę, no to ja tego nie traktuję jako pracę. To jest tak, że na przykład jestem na urlopie, każdy myśli, bo ja na urlopie zawsze pracuję, ja nie umiem w ogóle nie pracować, zawsze wiesz, siedzę sobie na plaży, sprawdzę maila, coś tam i tak dalej, ale to jest jakby część mnie, tu nie ma takiego work-life balance. Oczywiście są sytuacje, kiedy ja mogę nic nie robić przez, no nic się to nie da, ale jakby tam nadzorować i jakby no troszeczkę zboczenia zawodowego, gdzieś to kontrolować, sprawdzać tam, czy wszystko działa, więc zamiast work-life balance i katowaniu się w pracy, której nie lubicie, to trzeba znaleźć coś, co się lubi, wtedy to nie będzie praca, tak? Nie, to tutaj myślę, że już jakby idziemy w drugą stronę, Mateusz, że jakby no możesz lubić swoją pracę, ale na pewno masz jakieś części, nie wiem, administracyjne jakieś, których nie lubisz, no. W każdym razie. No ja nie lubię rozliczać, ja pracuję, powiem ci szczerze, jeden dzień w ciągu miesiąca, gdzie muszę rozliczenia dla księgowej porobić i tak dalej, te zestawienie, to po prostu wiesz, tak. Czuję, że coś ten odkładam i tak dalej, później siadam o godzinie 22. No moja teoria jest taka, że no ten work-life balance to zostało takie, moim zdaniem ciężko odrzucić pracę od życia takiego swojego prywatnego, tak? Że naprawdę jest tyle zawodów, co młodzi mogą robić, że no na pewno da się znaleźć coś, co się lubi, tak? A później taki, no wiesz, no work-life balance, no przez to, że ja często pracuję, to ale też znajduję czasy, u mnie nie ma takiego, że wiesz, że każdy się cieszy, że weekend, ja się cieszę, że jest weekend, ale w sobotę wieczorem już zaczynam tęsknić za pracą, nie? No. Co na to rodzina, no bo ty też masz dzieci, prawda? No i co? To ty, no wiesz, w sensie takim, no nie, no ja widzę ten work-life balance jako jednak to, że jakby no cudów nie ma, tak? Ale że jednak no będąc z rodziną jesteś w stanie w pełni się poświęcić skupieniu rodzinie, tak? Że nie szukasz, tak? Ty już też jakby no jesteś na takim etapie, że nie musisz jakby, prawda? Że jakby no zarabiasz, tak? I wiesz, że pewne rzeczy jakby no są konieczne do wykonania, ale to też no nie musisz siedzieć, wiesz, w nocy i tam czegoś robić, tak? No dobra, ale wiesz, to powiem ci na przykład, jak wygląda u mnie dzień, że dobra, jak dzieci są w przedszkolu i w szkole, no to przez ten cały dzień można popracować, jeszcze gdzieś tam trening w środku dnia, 2-3 godziny, później przychodzą, no to od 15 do 20 uspać, a później może jeszcze popracować, zamiast marnować czas, tak jak to niektórzy widzę, też poznajomych, którzy są na etacie, że wiesz, przychodzi na przykład, u nich cały czas idzie telewizor, nie? I wiesz, siadają o 20 i oglądają do 24 abstrakcyjne kanały wiadomości i tak dalej i oglądają reklamy, których tam jest po prostu, współczesnej telewizji się już nie da oglądać. To ja od telewizora nie mam od 7 lat, a tak czasem jak się pójdzie, czy gdzieś w hotelach się włączy, to jest po prostu reklama na reklamie. I to jest też kwestia priorytetów, na co sprawdza, na co czas poświęcamy. Ja komuś mówię, że pracuję tam między 8 a 10 godzin. A, to ty jesteś pracoholik. Nie, po prostu, wiesz, no, nie marnotrawię czasu na jakieś tam, no, takie zjadacze czasu, na przykład, wiesz, no, ile osób potrafi 5 godzin scrollować social media i tak dalej. Coś, co nie przynosi w ogóle żadnego. A później mówi, że on ma pracę, rodzinę i on nie ma na
ani z pracy. Ja ci powiem tak, że te osoby, które są bardzo zapracowane, mają więcej czasu dla rodziny, tak? Ja znam osobę, która była dyrektorem w firmie, kobieta, była dyrektorem w jednej firmie, później w zarządzie w drugim i czwórkę dzieci praktycznie sama wychowała, włożąc je na korepetycje i tak dalej. Więc da się, tylko po prostu, żeby się zastanowić, ile czasu my marnujemy. Statystyczny Polak według badań ogląda 5 godzin średnio telewizji. To wiesz, co w 5 godzin można zrobić? Nie wiem, 4 książki na tydzień przeczytać, samemu napisać książkę w rok, to jest straszne, w ogóle abstrakcyjne wartości, nie? No ale to tam... Wiesz, to nawet jak sobie, wiesz, zainstalujesz jakąś aplikację, tak? Zresztą teraz czasami w telefonie na siłą rzeczy jest, tak? I potem sobie włączasz i patrzysz, ile czasu. Ja zresztą, wiesz, czasem tak mam, że włączę sobie muzykę na telefonie, czy jakieś kabarety w tle, wiesz, coś robię, nie? I potem mój mąż ostatnio patrzy, mówi, ty tyle czasu spędziłaś na Facebooku? No nie, akurat tam, wiesz, leciało coś w tle, ale rzeczywiście jakby nie doceniasz tego. No i ludzie nie są w stanie wyobrazić sobie liczb. Na przykład, wiesz, ostatnio widziałem takie porównanie między liczbą milion a miliard. Nam się wydaje, że to jest to samo, nie? A milion sekund to jest tam chyba 3 tygodnie? Nie wiem, czy nie pomyślę, czy 3 miesiące? A miliard sekund to jest już 32 lata, nie? I wiesz, i to jest tak, że też nam się nie zdajemy sobie sprawy, że nawet codziennie oglądając tam abstrakcyjne rzeczy przez 3 godziny, to nagle nam się robi w ciągu całego życia kilkanaście lat, które moglibyśmy trochę lepiej niż tracąc nerwy na wierzch. No właśnie, ale ty tam na pewno masz tył głowy Excel, analitykę, inne rzeczy, jesteś bardzo produktywny, no to jakie ty stosujesz narzędzia, metody do tego zarządzania czasem pracy, tak? U mnie jest chaos generalnie. No ale masz plan, słuchaj, no masz plan, tak? Nie, mam plan, ale tak, w tej dropie to mamy bardzo to zaplanowane, też mój wspólnik tam jest taką osobą bardzo analityczną, a w innych po prostu ja mam taką metodę oddelegowywuj i automatyzuj. I powiem ci, że to mnie ratuje, że tak jak ktoś popatrzy sobie z boku, że faktycznie tych rzeczy mam, to u mnie to jest właśnie automatyzacja i oddelegowywanie zadań. I pomijanie takich rzeczy, wiesz, mało ważnych. Mało ważnych rzeczy po prostu nie robię, bo nie ma na nie czasu. No tak, ale stosujesz jakieś takie, że nie wiem, że sobie dzień wcześniej, czy jakby wszystko wpisujesz w kalendarzu, czy dzień wcześniej, jakie zadania masz, tak? Stosujesz takie metody? Czy już masz to wypracowane z automatu, no bo też, no, też jakby się rzeczy, nie wiem, ile rzeczy cię zaskoczy, tak? No z racji, powiedzmy to właśnie, takiej dynamiki. No to się bardzo często coś zdarza, ale no mam jakby w głowie, ja nie zapisuję, bo nie lubię strasznie, ale ja w głowie mam jakiś tam plan na rok do przodu, co muszę zrobić i plus takie cele, tak, że jak ktoś musi zapisywać, no to ja jestem w stanie tak, wiesz, pilnować, więc jak jest coś, co powiedziałem sobie do tego czasu dokończę, no to na przykład, nie wiem, bardziej się skupiam na tym, programie, bo tak moja praca teraz to właśnie jest taka trochę twórcza, że na przykład teraz 80% czasu wolnego to zastanawiam się i wymyślam rzeczy właśnie dla osób z Take Dropa, żeby, wiesz, zwiększały tą sprzedaż, jakieś tam feature'y, wtyczki wymyślam, takie różne rzeczy i to jest coś takiego, no coś dla mnie akurat takiego fajnego i to zapisuję sobie i tak dalej, to jest taki proces cały twórczy, nie? A tak, no mam takie schematy, że do 12 robię jakieś kreatywne rzeczy, a później po 12 to wiadomo, jakieś tam odpisywanie na czacie, rozmowa w firmie i tak dalej. Ja nie jestem tu dobrym przykładem takiego poukładania. Ja bym raczej powiedział, że to jest taki trochę ten chaos. No, ale to już też kwestia osobowości, prawda? Bo tak jak mówisz, no ktoś musi mieć to na kartce, a ty to masz na twardym dysku siebie w głowie, tak? Więc generalnie widząc, jak się rozwijasz, widać, że działa, więc to też na przykład nie sprzątam, taki lifehack. To kto sprzątać, wiesz, jak możesz mieć kogoś do sprzątania za ułamek za jakiś tam procent twojej stawki godzinowej, nie? Więc opłaca się sprzątać, jeżeli ty komuś za sprzątanie zapłacisz, wyjdzie 1:1, tak? Ale jak masz wyższą stawkę od osoby, która sprząta, no na przykład nie opłaca się sprzątać, no i to jest na przykład jeszcze. No wiesz, no ale to jest jeszcze inna kwestia, nie? Że też pokazujesz dzieciom, prawda, i tak dalej, różne rzeczy. No ale dobrze, to już jakby nie wchodźmy w to. A wykorzystywać czas, kiedy dzieci są w szkole, wiesz? To nie wiedzą, co się w domu dzieje. No i pracuję z domu. Na przykład ja nie tracę czasu na dojazd do pracy.
nie? Tylko ja wstaję i tak dalej. I to jest bardzo dużo. No, osoby, które gdzieś tam u nas w biurze pracują, to potrafią 2 godziny czasu zmarnować na dojazd do biura, a ja z racji tego, że pracuję, no to wiesz, mogę też przerwać i przez to, że czasem mam te przerywane, to jest też lepsze, bo to nie ma tak, że wiesz, przychodzisz do biura i siedzisz te 8 godzin, to gdzieś po 2 godzinach już zaczynasz odpływać, w ogóle nie jesteś produktywna, ale dlatego ja sobie wyjdę na rower, później wracam i tak w ujęciu jakby całego dnia, mimo że mam więcej przerw i tak dalej, to jestem jakby bardziej produktywny. Nie, ja też uważam, że jakby czasy się zmieniają i jak można coś robić zdalnie, to warto, tak, jeśli masz oczywiście do tego przestrzeń, tak, no bo to też nie wszyscy ją mają, ale jeśli się ją ma, to jest bardzo duża oszczędność czasu, tak, ja sama wiem po sobie, że czasami, wiesz, zaczynam prowadzić szkolenie, tak, a tam się rosną za tych kwasów, po prostu gotuję, tak, więc wiesz, to są takie śmieszne rzeczy, ale które pomagają ci jakby w układaniu i procesów, tak, i jakby w firmie jesteś na 100%, ale i w domu jesteś wykonany. W momencie, tak, że coś się robi. A powiedz mi proszę, Mateuszu, jaką radę dałbyś osobie, która zastanawia się nad wejściem w dropshipping? Wiesz co, pierwsza rzecz, to jest taka moja rada ogólna, żeby przetestować wszystko. Gdy na przykład chcesz przetestować dropshipping, no autoreklama, autopromocja naszej platformy, wystarczy ci tam 50 zł na abonament plus 150 zł na reklamę, tak? Czyli za 200 zł, no tam do 1000 powiedzmy, jesteś w stanie przetestować, czy to jest dla ciebie, czy to jest twoja bajka, a nie żeby się za 20 na emeryturze zastanawiać, no bo ja chciałam wtedy dropshipping, ale od Moniki się dowiedziałem, że jest 30% zwrotu, to gdzie ja zarobię na 30% zwrotu? Każdy ma do tego inne podejście, nie słuchać innym, tylko przetestować, to jest złota zasada, nie? Czyli nie słuchaj mnie, nie słuchaj ten, nie słuchaj innych tam osób, które mają platformy. Przetestuj 2-3 platformy i zobaczysz, która ci bardziej odpowiada, bo też my nie jesteśmy zupą pomidorową, żeby każdy nas lubił, ale to żeby wykonać jakieś działanie, tak? Bo samo odkładanie, bo nie wiem, nie mam 100% odpowiedzi. CIA mówi, że trzeba mieć 70% wiedzy na dany temat, żeby podjąć decyzję. Nie? Więc bądźmy jak CIA, wiemy, co to jest dropshipping, wiemy, że się opłaca. Rynek e-commerce w Polsce to jest ponad 100 miliardów złotych, więc jest gigantyczne, więc no, warto sprawdzić tą ideę. No właśnie, to znaczy to też jakby Monika dementuje, nie miała nic wspólnego z dropshippingiem, a tutaj specjalnie chciała sprowokować Mateusza, żeby powiedział tutaj prawdę, bo skoro jest analitykiem, to na pewno różne dane ma i ma do nich dostęp i na pewno szczerze się podzieli. Mateuszu, ponieważ tutaj masz zaplanowane jeszcze inne czynności, to nie będę cię przeciągała, chociaż tutaj ja bym z tobą mogła długo, długo rozmawiać i wiem, że ty też masz dużo wiedzy takiej do podzielenia się i ciekawostek, więc oczywiście tutaj zapraszam osoby, które wysłuchały zarówno na profil Mateusza na LinkedInie, jak i na Facebooku, bo tutaj Mateusz na Facebooku jest dużo bardziej aktywny. Na TikToku teraz. Słucham? Na TikToku. Na TikToka, widzisz, ja z TikToka jeszcze nie korzystam, dlatego jakby to jest dla mnie oddzielny temat, ale tak, na TikToku dla siebie, żeby zobaczyć, przetestować, no ja wiem, że jednak tutaj można Mateuszowi zaufać, tak, więc jeszcze jeśli próbować, to próbować z kimś, kto nas troszeczkę chociaż poprowadzi, bo tak jak Mateusz powiedział, no można, może coś wyjść, może nie wyjść, ale najlepsza idea, jeśli zostanie tylko w głowie i nie będzie zaczynana, żeby ją wdrożyć, no nie ma żadnego sensu i przełożenia, tak. Więc bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję również za wywiad, Monika, i do usłyszenia. Do zobaczenia.